Dzień dobry, witam Was w nowym vlogmasie. Dzisiaj jest Wigilia, ja jestem jeszcze na roboczo. Wczoraj wróciliśmy z Legnicy, nic nie nagrywałam, bo nie było w ogóle na to czasu. Zobaczyliśmy się z moją rodziną, było bardzo, bardzo przyjemnie. W tym roku spędzamy Wigilię tutaj. Jak możecie podziwiać za mną, jest nowa choinka. Przed wyjazdem w piątek kupiliśmy wreszcie choinkę. Wygląda ona tak, jeszcze jest nieprzystrojona, bo Oli pojechał na chwilę do miasta, ale zaraz jak wróci będziemy ją ubierać. Jest idealna taka jak chciałam. Przepiękny, ciemny kolor z takimi białymi, oszronionymi końcami. Co jeszcze? Zaraz otworzymy wszystkie okienka kalendarza adwentowego. Nie spisałam się, jeżeli chodzi o końcówkę. Natomiast dzisiaj musimy to nadrobić. A skończyliśmy na 20, więc otwieramy dzisiaj 21. Mamy czekoladowy grzaniec. No. Teraz otwieramy 22. I tu mamy królewskie święta. Później wszystkie te. 23 jest tutaj. Szampańska. No i nowy rok. I 24, ostatni. Ostatni dzisiaj jest puste. Boża Narodzeniowa. Szybkie info, co zawierają herbaty. Więc czekoladowy grzaniec to herbata czarna, świąteczne ciasteczka, cynamon, goździki, skóra, pomarańczy, kwiat, różira, aromat. Ciekawe jakie to będą świąteczne ciasteczka. Może znów będą w środku jakieś ładne, większe rzeczy. Dalej była szampańska. To herbata zielona truskawki. O, szampan z truskawkami, coś pysznego. Królewskie święta to herbata czarna, ananas, migdały, goździki, cynamon, krokosz, imbir. I ostatnia, dzisiejsza, bożonarodzeniowa, to herbata czarna, skórka pomarańczy, migdały, płatki róży, wanilia, kardamon, goździki. Typowo świąteczna. Także skończyliśmy ten kalendarz. Bardzo, bardzo, bardzo fajny kalendarz. Najlepszy. Najlepszy i myślę, że w przyszłym roku znów taki kupię. A jutro przyjeżdża Madzia, także nie wiem, czy jeszcze dogram tego vloga. W każdym razie tutaj mamy to Winter Saga. Jest to ten napój owocowy, grzaniec. Myślę, że jutro też spróbujemy. No a ja idę po bombki. No i ubieramy choinkę. Teraz przed Wigilią chciałabym Wam pokazać naszą wyremontowaną kuchnię. Tak naprawdę dużo się niby nie zmieniło, ale wygląda zupełnie inaczej. Jak widzicie, nie ma już tej szyby z paprykami, tylko są położone płytki.
doszedł jeszcze okap nad płytę indukcyjną i muszę wam powiedzieć, że teraz jak włączyłam światełka, to wygląda ta kuchnia na większą, jaśniejszą i bardziej klimatyczną. Możecie napisać, co sądzicie. No, mi się efekt bardzo podoba, ale mu chyba też. Wygląda zupełnie inaczej. Jak widzicie, za mną już się świeci choinka. Groszek też jest? Też, Grosiu? Tak, jest i groszek. Ja już jestem gotowa na Wigilię. My zaczynamy o 17, natomiast u mnie w Legnicy Wigilia będzie dopiero wieczorem, tak jak zwykle. Zrobiłam sobie delikatny makijaż, ale podkreśliłam mocniej usta i jest to ta pożarnicza pomadka matowa marki Devi. Bardzo dobrze mi się ją nosi. Jest bardzo ładna, a na oczach tylko tusz i ten eyeliner z Nabli. Jeszcze nie umiem go do końca używać. Jest on w pędzelku i po prostu sobie tylko nad rzęsami to pomalowałam. Tu powinnam sobie bardziej to przyklepać, może wsówką, bo teraz tak dziwnie to odstaje. No, w każdym razie zapraszam was na Instagrama, tam są zdjęcia ze świąt. Choinka jest przepiękna, a pod nią troszeczkę prezentów. Zaraz wam jeszcze pokażę renifera, którego wyjęłam z pudełka, gdzie były ozdoby oraz bombki, które robi moja mama. Jest to oczywiście rękodzieło i jest to coś przepięknego. Z okazji świąt Bożego Narodzenia ja i Oli chcieliśmy wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, dużo miłości, szczęścia, spełnienia marzeń, samych radosnych chwil. No, wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Cieszymy się, że byliście z nami w całym Vlogmasie, że obliczaliśmy razem do gwiazdki. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz się spotkamy. Także dziękujemy wam za oglądanie, a my idziemy odpakowywać prezenty. Jak widzieliście, jesteśmy po otwieraniu prezentów. Oli dostanie swój prezent już za niedługo, bo jeszcze trzeba troszeczkę zbierać. Ale będzie mu się podobał na pewno. Będziesz zadowolony chyba ze swojego prezentu. Na pewno. W każdym razie, jak widzieliście, to dostałam kurację dermatologiczną z jaj, z witaminą C. I są to bardzo fajne produkty, jedne z najlepszych płynów micelarnych i krem z witaminą C na dzień i na noc, więc to mi się na pewno przyda. Potem było zaproszenie do Yasumi na zabieg. Myślę, że w kwocie 200 zł to wybiorę sobie dwa. No i największy, czyli blender, robot kuchenny, jak to nazwać, robot kuchenny marki Kenwood. I to jest Kenwood Prospero KM280. I zobaczcie, ile to jest części, jest wszystko: haki, tarki, blendery, siekacze, wyciskarki i wszystko na raz. Na pewno wszystko się będzie dobrze robiło. Jest to robot kuchenny planetarny.
tak? Mam się obrócić, tak wygląda. Tak, masa tu jest rzeczy, jutro będziemy to rozpracowywać. I teraz książka Chleb na pewno mi się przyda. Wreszcie będzie robiony chleb właśnie w tym robocie, bułki i inne rzeczy. Jestem bardzo zadowolona i bardzo zaskoczona, bo nie spodziewałam się. Chciałam kupić kiedyś taki najzwyklejszy, tylko z dwoma końcówkami, a tutaj po prostu no, mieć takiego męża, który spotkał gwiazda ratowska. Pokaż jeszcze moje, co ja sobie kupiłam. Tak, a oni póki co bardzo, bardzo malutkie prezenciki. Ale pierwsza rzecz to ta płyta. To jest ich debiutancka. Debiutancka płyta. Tutaj jest gra horror. Ale nie wiem. Nie wiem, co to jest za gra horror, ale to jest jakaś taki survival horror. Zręczność. No trochę też, no. No i CD Action z kalendarzem. Tak. Także no nasze prezenty się trochę różnią. Natomiast no Oli taki większy prezent to później dostanie. Jeszcze raz dziękuję, ale no jestem bardzo zaskoczona. Także teraz idziemy jeszcze na dół coś zjeść i o 8 przychodzimy i będziemy oglądać listy do M. Także dzisiaj wam bardzo dziękuję za oglądanie. Myślę, że po świętach oczywiście będą pojawiać się vlogi, ale no nie codziennie, wiadomo. W każdym razie Groszek dostał po swój prezent i już go zjadł, więc wam nie pokażę, ale był to żywacz wołowy. Także był zadowolony. Tymczasem ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych vlogach.